Witam was wszystkich ponownie tego dzisiejszego dnia, którym jest, jeśli dobrze kojarzę, czwartek, ponieważ w czwartek będę uploadował te dwa filmiki, oczywiście oglądacie to na YouTube, więc generalnie dniem tygodnia może być jakikolwiek dzień tygodnia chcecie. Mamy tutaj dwóch graczy, jeden z nich to oczywiście bohater dzisiejszego dnia, Liquid Hack. Dwa replaye podebrane tutaj z Liquid Weekly numer 22 będą nam tutaj pokazać. Jeden z nich bardzo fajny przeciwko I'm Nasty, zwycięzcy GSL-a numer 2. Na pewno chcecie oglądać ten replay, znajduje się oczywiście tutaj na moim kanale. Drugi, tym razem także ZVP, tym razem przeciwko Junwei Prime, także tutaj członkowi klanu I am Junwei Prime, gracz StarCrafta 1, który grał właśnie w StarCrafcie 1 z Ergiem, tutaj także w dwójce z Ergiem pocina. No i zobaczymy, na co zdecydują się tutaj. Na tej samej mapie, jaką jest Lost Temple, więc może zdecydują się tutaj na diametralnie różne rozgrywki. No i oglądając tutaj oczywiście tą samą mapę, będziemy mieli jakiś taki fajny wgląd właśnie na ten matchup, jakim jest ZVP. Oczywiście w pierwszej grze bardzo fajne kontry, w poprzedniej grze oczywiście przeciwko Nasty, bardzo fajne kontry przeciwko Mutalink, świetne sztormy. W pewnym momencie miały tam miejsce takie sztormy, że mi aż szczena opadła. Wypadła mi tutaj z zawiasów i teraz jak ją otwieram, to tak stuka śmiesznie. I chyba będę musiał wybrać się z tym do lekarza. W każdym razie Junwei Prime, czyżby szybka ekspansja, dokładnie tak. I co interesujące, ultra szybka ekspansja, to jest 13 hatch. To jest nawet jak na wylęgarnię, która jest pierwszym budynkiem w ogóle, który buduje Zek, to było naprawdę szybkie. Tymczasem Hack decyduje się na Forge'a bardzo, bardzo standardowo. Decyduje się na tego Forge'a, za chwilę zobaczymy tutaj pewnie Gateway'a, Kanon mniej więcej w tym miejscu. No i zobaczywszy, zastanawiam się tutaj, o, jednak tak, jednak jest to podwójny pylon, którym będzie tutaj kanonował swojego przeciwnika, zmusza go od razu do anulowania tej wylęgarni i to, co się tutaj dzieje, jest po prostu niesamowite. Oczywiście Hack będzie musiał troszeczkę uważać, żeby tutaj te drony nie zjadły tych dwóch pylonów. Oczywiście tutaj atakując, jeśli będą atakowały w takim tempie, to te pylony zostaną zniszczone, zanim zostaną wybudowane te kanony. Problem polega na tym, że będzie za mało czasu, żeby zniszczyć samego kanona i dopiero teraz spawning pool został wybudowany. Czy zostanie zniszczony ten pylon? Wygląda na to, że tak, ale nie! Zanim, chociaż nie, chwila, moment, jeszcze tylko kilka krytycznych sekund, pylon zostaje zniszczony i w tym momencie musi niestety wycofać się. Anuluje tego drugiego kanona i bardzo, bardzo fajnie. Chyba nie będzie tutaj decydował się na zakanonowanie swojego przeciwnika w dalszy sposób. Bardzo fajnie anulował tego kanona. Druga wylęgarnia tymczasem w bazie, bezpośrednio w bazie Junwei'ego, jest budowana. No i pytanie właśnie brzmi, na co w tym momencie zdecyduje się Hack. Jak na razie oczywiście jest budowany gateway. Według mnie spokojnie mógłby zdecydować się chociażby tutaj na zawolowanie swojego wejścia i zdecydowanie się na pseudo szybką ekspansję, ponieważ kontejnując swojego przeciwnika mniej więcej w taki sposób, jak robi to teraz, naprawdę bardzo fajnie trzyma go tutaj troszeczkę w szachu tymi dwoma zerglingami, na przykład nie może wyjść, zmusza go do budowy większej ilości zerglingów i w momencie, w którym to zostanie zniszczone, Hack powinien już tutaj posiadać bardzo ładnego walla i jego własną budującą się ekspansję i w tym momencie będzie naprawdę bardzo do przodu, zwłaszcza, że on buduje cały czas kolejne probówki i tych probówek już ma 24 kontra jedynie 17 probówek, dronówek przeciwnika, więc naprawdę, naprawdę spokojnie mógłby się tutaj zdecydować właśnie na taki rodzaj ataku i tymczasem będzie decydował się na zatankowanie Queenem. Queen tankuje obrażenia, podczas gdy zerglingi wypadają tutaj, oczywiście jest to bardzo ryzykowne i zaraz zobaczymy. Liquid Hack tymczasem sam decyduje się na skontrolowanie tego foton kanona i atakuje kolejne zerglingi, odrobinkę za późno, traci tutaj także tego pylona, ale zmusił swojego przeciwnika do budowy dużej ilości jednostek niedronowych i spójrzcie, 27 kontra 19 dronów jedynie i dopiero teraz ta ekspansja jest budowana. Tymczasem Liquid Hack bardzo fajnie do przodu, już tutaj wymyśla swoje warp gate'y, już wymyśla plus jeden i czy będzie decydował się na taki czysty, według mnie to byłby bardzo dobry pomysł, gdyby zdecydował się na taki czysty Zealot Sentry, bardzo silną armię, dzięki której zerglingi będą łapane tutaj w pułapki, no i oczywiście Zeloty plus jeden, świetnie, ale to świetnie sobie z nimi poradzą, jeśli nigdy nie widzieliście Zelotów z plus jeden walczącymi z czystymi zerglingami, to jest po prostu, to jest totalne
To aż żal patrzeć po prostu, aż żal patrzeć. Tymczasem Overlord zostanie zniszczony, ale nie, zanim nie przyskautuje tutaj, nie zobaczy dwóch kolejnych gatewayów. Tym razem mamy ich łącznie cztery, więc Four Gate zaraz po następującym Cannon Rushu. To może być coś, co zakończy tutaj tą grę bardzo szybko, podczas gdy Junui Prime stara się tutaj tym Overlordem jeszcze na coś spojrzeć. Spójrzcie, widzi tutaj te wszystkie gatewaye. No i w tym momencie wie dokładnie, co będzie robił jego przeciwnik. Chyba nie zauważył tutaj tego Forge'a, ale Warp Gate'y są już w tym momencie skończone. Mamy tutaj Warp Pylon, który nie wiem za bardzo, dlaczego stoi akurat w tym dziwnym miejscu. Drugi Warp Pylon znajduje się tutaj, będzie mógł warpować swoje jednostki bardzo nisko. No i chyba będzie miał miejsce atak w momencie, w którym ten Nexus został tutaj zakończony. Oczywiście Sentry, budowanie Sentry powoduje, że jest w stanie także budować dosyć dużą ilość zelotów, ponieważ są to jednostki dosyć tanie minerałowo. No i chyba w tym momencie będziemy mieć miejsce atak. Tymczasem halucynacja jest wymyślana. To jest także bardzo interesująca halucynacja, czar, zdolność, która nie jest wymyślana zbyt często. No i w tym momencie będzie miał miejsce atak, ale bardzo mała ilość zerglingów znajduje się tutaj. Szczerze powiedziawszy, tych zerglingów jest tutaj jedynie 6 i to jest w zasadzie większość z nich. Gdzie jest ten ostatni zergling, zastanawia mnie to. Nie jest to oczywiście aż tak ważne. 5 zergingów jedynie. Czy będzie decydował się na większą ich ilość? Dopiero teraz kolejne 6 lingów jest produkowanych. No i gdzie jest ten push? Gdzie jest ten atak? Liquid Hack troszeczkę tutaj przysnął. I już mamy tutaj 2 Spinecrawlery w bazie Junui Prime. Tak naprawdę... O, jeszcze stracił tutaj jednego zelota. Naprawdę zła sytuacja, ale chwila, moment, ma miejsce atak, jedynie 3 zeloty, 5 sentry, no bardzo słaba siła, zwłaszcza kontra 3 Spinecrawlery. Nie wiem, co sobie tutaj myślał Hack, dlaczego nie buduje większej ilości jednostek, nie mam tutaj zielonego pojęcia, stara się jeszcze tutaj bronić tymi sentry, jeszcze, zamknął tutaj dwa z nich w takiej swojej swoistej pułapce. Zerglingi oczywiście poczekamy, zobaczymy, te force fieldy nie będą trwały wiecznie. Powinien tutaj wycofać się troszeczkę, czy rzuci kolejnego force fielda, tak, jeden z tych sentry został tutaj jeszcze złapany w tym force fieldzie. Niestety jego dni są już policzone, oczywiście wszyscy to wiemy i teraz tylko poczekamy. Oczywiście zerglingi wiedzą, zabijać, aby żyć, to jest ich motto. No i oczywiście tutaj jest bardzo, bardzo ładna ekspansja, która już pracuje. Jeśli spojrzymy na ilość jednostek, 43 kontra 42, oczywiście hack bardzo ładnie przypróbował. Teraz będzie tutaj swoją ekspansję zabezpieczał, bardzo fajny wall. Oczywiście ten kanon także będzie tutaj powodował, że może inaczej, te gatewaye będą powodowały, że zerglingi czy roachy będą musiały biec w tą stronę, force fieldy będą je tutaj bardzo ładnie łapać. Jeden force field jedynie jest potrzebny, żeby zamknąć całkowicie to przejście. No i w tym momencie chyba Junui Prime będzie decydował się na złapanie swojej trzeciej ekspansji. Posiada już trzy wylęgarnie, więc jego możliwości produkcyjne są bardzo fajne. 800 gazu w tym momencie, za chwilę zobaczymy pierwsze mutaliski. I jest budowany także Twilight Council. Gdzie on się znajduje dokładnie tutaj? Twilight Council oraz pierwsze fotonkanony. Hack oczywiście boi się tych mutalisków troszeczkę, ale miał miejsce mały skirmisz, miał miejsce mała, tak troszkę tych zergingów zostało tutaj złapanych. Spójrzmy na ilość jednostek straconych. O wiele więcej, jeśli chodzi o Junuiego, ale o wiele więcej kosztowało to Liquid Hacka. No i kolejny Phoenix decyduje się tutaj na... O, ale nie, strzelił troszeczkę za wcześnie, ale chwila, moment, nie, chodziło tutaj o to, że ten Phoenix pokazał na high groundzie tego Overlorda i w tym momencie Stalkery były w stanie w niego strzelać. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Dwie tymczasem Ninja Expy są produkowane. Jedna znajduje się tu na godzinie 12, druga na godzinie 2. To jest naprawdę bardzo interesujące. O, ale chyba Liquid Hack zeskautuje tę ekspansję. O, ten Phoenix, naprawdę, spójrzcie, jak fajnie można skautować halucynacjami. No, jeśli ten Phoenix ruszy się w górę musi się ruszyć ten Phoenix. W górę idziemy. Pierwsze mutaliski oczywiście harasują. Jak na razie zbyt dużych obrażeń tutaj nie zadały, podczas gdy Blink jest już prawie gotowy. Czy w ogóle widzi tą ekspansję, że ona jest tutaj budowana? Nie, w ogóle nie widzi. Żadnej z tych ekspansji oczywiście zauważył tutaj, że creep pojawił się tam, ponieważ ten creep powinien dosięgnąć tego pylona mniej więcej. Także po Blinku jest oczywiście wymyślany Psionic Storm. Bardzo interesujące, duża ilość mutalisków, oczywiście ten sztorm psioniczny. To może być dosyć duży problem. No i znowu miał miejsce Haras i znowu Junui Prime.
nie za bardzo zadał jakiekolwiek obrażenia. Trzy kanony bardzo fajnie tutaj działają. I czy widzi już tutaj tego creepa, czy widzi? Nie, jeszcze tego creepa nie zauważył. Za chwilę zapewne powinien. No i zaraz zobaczymy. O, chyba w tym momencie ta ekspansja dokładnie tak zostanie odkryta. Jedna ekspansja została w tym momencie odkryta. Mamy tutaj dużą ilość mutali. Sztorm jest już prawie skończony. Czy mamy tutaj jakieś high templary? Dokładnie tak. Aż trzy high templary zbierają tutaj swoją energię na tych panelach słonecznych. Oczywiście muszą się doładować. Lost Temple, bardzo ładnie oświetlona mapa, więc szybko tutaj ta energia się zbiera. No i Junwei w tym momencie będzie decydował się na zaatakowanie. Gdzie jest Guardian Shield? W tym momencie został wyprodukowany jeden sztorm. O, ale te High Templary weszły w ten własny sztorm i trzy z nich zostały zniszczone bardzo szybko. Jedynie jeden sztorm został użyty. I szczerze powiedziawszy, mutale są w dosyć dobrej kondycji. Tymczasem wymyślany jest Jillia, Reconstitution oraz Barrow. Za chwilę będzie miał miejsce Switch w Roach. Wygląda na to, podczas gdy ta ekspansja jest atakowana. Gdzie są mutaliski? One są bardzo szybko, wygląda na to, bardzo daleko wygląda na to, że ta ekspansja zostanie zniszczona bardzo szybko i będzie miał miejsce hardkorowy switch w Roach'e, wygląda na to. I spójrzcie, w odróżnieniu od Nesty, Junwei Prime bardzo fajnie tutaj creepuje i spójrzcie, jak świetnie od razu tutaj swoją ekspansję zabezpieczył, pomimo tego, że ona jeszcze nie została nawet zrobiona, to od razu jest tutaj bardzo fajnie zabezpieczana, razem właśnie z mainem i naturalem. Oczywiście jest to dosyć szerzej tutaj tak wszystko to ustawione niż chociażby tutaj, no jednakże tutaj jest jeszcze jedna ekspansja broniona. W tym momencie ma miejsce atak, ma miejsce tutaj zniszczenie tej ekspansji, naprawdę bardzo ładnie Liquid Hack tutaj swojego przeciwnika męczy. Sam zaraz złapie swoją trzecią ekspansję i niestety dla Junwei Prime nie pozwolił mu tutaj na hardkorowe zaekspowanie, na takie zaekspowanie typowe właśnie dla Zerga, gdzie on chce mieć jak najwięcej ekspansji, jak najwięcej wylęgarni, jak największe możliwości produkcyjne. Troszeczkę na czerwonym w tym momencie znajduje się Liquid Hack. Mały, bardzo drobniutki błąd. Musi jednakże uważać, czy zmusi swojego przeciwnika Junwei Prime do anulowania tego Nexusa. Wygląda na to, że nie, czy będzie miał miejsce z Blink. Został już w tym momencie użyty Blink. I wygląda na to, że hack jednak tutaj cofa się swoimi stalkerami, podczas gdy duża ilość zelotów pozostała tutaj. Te zeloty nie posiadają charge'a i w tym momencie mutaliski wpadają tutaj do akcji, ale bardzo ładny sztorm powoduje, że muszą się wycofać. Zeloty troszeczkę tutaj za bardzo do przodu wyszły. Czy ekspansja jest już gotowa? Za chwilę będzie. No i kolejna tutaj złota haczerka została wykonana. Także tutaj ta kolejna jest odbudowywana, no więc Junwei chce dalej mieć więcej wylegarni od swojego przeciwnika. Tunneling Close, Ventral Sacks oraz Pneumatized Carapace są właśnie te trzy upgrade'y wymyślane. Jeden z pylonów został zniszczony, to jest dokładnie to, co powinien robić Junwei Prime: niszczyć jedną jednostkę, niszczyć jednego stalkera, niszczyć jednego pylona i w tym momencie odlatywać, ale to był bardzo zły pomysł. Straci tutaj kilka mutali, zbyt dużo jak na tak bardzo małą ilość łupów, którą tutaj otrzymał, i Junwei Prime znowu zostaje złapany. Świetna kontrola pola walki Haka. Spójrzcie, jak tutaj zmusza swojego przeciwnika, pomimo tego, że jego przeciwnik gra z Zergiem, to właśnie Hak posiada według mnie kontrolę nad mapą, posiada bardzo ładną kontrolę, świetnie tutaj pozycjonuje swojego przeciwnika. Ten pressing Zerga nie jest zbyt dobry, oczywiście nie jest zbyt dobry, oczywiście jest bardzo prawidłowy, ale tak naprawdę nie wywołuje tutaj takiego trybu paniki protoskiego, nie wywołuje tutaj biegania wszystkich tych jednostek po mapie i naprawdę świetnie tutaj bardzo opanowany jest Hack. Nie daje sobie tutaj nic złego zrobić. Tymczasem gdzieś tutaj na mapie znajduje się Nidus, nie widzę dokładnie gdzie ta kreatura, nie, przepraszam bardzo, nie Nidus, tylko będzie miał miejsce Doom Drop z Overlordów. Oczywiście był to taki podobny głos do ładowania jak do Nidusa i w tym momencie ma miejsce kolosalny drop, ogromna ilość w tym momencie Overlordów pada, ale spójrzcie, jak świetnie ten Blink stara się tutaj ratować sytuację. Junwei Prime oczywiście 1-1, Stalkery 1-0 jedynie, stara się jeszcze tutaj podbiegać. Stalkery oczywiście mają speeda, ale przeciwko Blink, przepraszam bardzo, Roach'e mają speeda, ale przeciwko Blink Stalkerom naprawdę nie za bardzo tutaj. O, jest tutaj jeszcze Observer, niestety to był dosyć duży błąd, żeby Junwei się zakopał, dostał tutaj 3 salwy za darmo. I niestety, to był bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Jeszcze stara się tutaj atakować, ale sztormy świetnie tutaj zniechęcają. Stara się, nie wiem czy zauważyliście, Liquid Hack używa tutaj sztormów w takiej bardziej defensywnej manierze.
raczej nie stara się nimi całkowicie zniszczyć przeciwnika, chociaż tutaj te obrażenia naprawdę były świetne, ale bardziej decyduje się tutaj, stara się tutaj wyprowadzić go na konkretną pozycję i w tym momencie ma miejsce kolosalny atak w wykonaniu Haka. Spójrzmy, naprawdę bardzo duża ilość roachów, w tym momencie troszeczkę się te roachy uleczyły, ale jeszcze kolejny fantastyczny blink stalkerów, wszystkie te spinecrawlery zostały zniszczone, świetnie tutaj, kolejne force fieldy, kolejny blink, w prawa flanka w zasadzie już nie istnieje, lewa flanka jest już bardzo osłabiona, Juni i Prime jedynie stara się tutaj w jakiś sposób swojego przeciwnika zaatakować, nie sądzę, żeby dobrym pomysłem było tutaj odblinkowanie się, ponieważ według mnie Hak posiada przewagę, powinien atakować, powinien tutaj wywoływać ciśnienie. Nie decyduje się na to, stara się jeszcze tutaj w jakiś sposób tego swojego przeciwnika atakować. W tym momencie oczywiście posiłki zostały tutaj wybudowane. Czy będzie miał miejsce indywidualny blink mikro? Junui Prime tymczasem troszeczkę za bardzo podpuścił go trochę Hak, zblinkował się. Czy będzie miał kolejny blink? Dokładnie tak, kolejny roach ginął. Ale chwila, ponieważ to Junui Prime w tym momencie zdobywa przewagę. To Junui Prime, ta gra idzie po prostu od z jednej strony na drugą. Idzie tutaj od tyłu do przodu, od jednej bazy do drugiej bazy. Hak tymczasem stara się blinkować, świetnie tutaj jest na high groundzie, ale chyba jest tutaj jeden overlord, kilka overlordów widzi tutaj te stalkery i niestety nie ma tutaj w tym momencie żadnej przewagi, nawet troszeczkę tutaj do tyłu spowodowało to, ten high ground troszeczkę tutaj zmusił Liquid Haka do ataku i kolejna konfrontacja. Czy będą miały miejsce sztormy? Dokładnie tak, 1, 2, 3 sztormy, dwa z nich niezbyt dobrze trafione, jeszcze do tego te High Templary dostały tutaj od tych sztormów, no i świetnie tutaj zmusza swojego przeciwnika, pseudo indywidualne Blink Micro i Junui Prime niestety musi wycofać się do tyłu, pomimo tego, że jego roachy są już 2-2, buduje w tym momencie ich naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość. Zerglingi według mnie też bardzo dobry pomysł. Problem oczywiście polega na tym, że znajduje się tutaj także Archon. Ten Archon jednym strzałem zniszczył 3 jednostki, 9, 10 jednostek zostało zniszczonych. Hak niestety jest znowu zmuszony do wycofania się, podczas gdy tutaj kolejna ekspansja jest budowana. Ten atak z obu stron trwa już chyba dobre 3-4 minuty. I naprawdę żadna ze stron nie chce tutaj popuścić. Obaj gracze upuszczają się tutaj krwi fantastycznie. I dlaczego nie ma tutaj charge'a, chciałbym się zapytać. Według mnie charge do zelotów byłby naprawdę świetnym dodatkiem do tej armii, zwłaszcza, że tutaj ogromna ilość tych zelotów jest produkowana. Nie wiem za bardzo, co ten blink miał znaczyć. Hak będzie musiał znowu się zblinkować. 4 High Templary bardzo ładnie tutaj będą dopełniać tą całą grupę jednostek. Tymczasem sam Roach Link jest tutaj budowany, te Zerglingi troszeczkę bez upgrade'u, dopiero teraz wymyślane jest plus jeden. Świetnie wysnajpował tutaj tego Overseera. Świetnie tutaj te dwa sztormy zmusiły do wycofania tą ogromną ilość jednostek. No i znowu naprawdę bardzo fajnie, wszystkie w zasadzie Zerglingi zostały zniszczone. Oczywiście zeloty padają tutaj bardzo szybko, ponieważ świetnie sobie z nimi Roach radzą, kiedy one nie są na speedzie. Kiedy zeloty nie mają charge'a, to po prostu są demolowane przez te roachy. Naprawdę, zwłaszcza, że te roachy są 2-2. Świetnie tutaj zakopał się, troszeczkę je uleczy. Kolejny bardzo dobry pomysł. Tymczasem trochę obrzygana została ta jego ekspansja. Co mi się nie podoba w StarCraft 2, to, że kiedy jest tutaj creep, to te budynki nie są także obrzygane. To byłby bardzo fajny pomysł. Więc jakbyście mogli, to rzućcie petycję, podczas gdy Junui Prime decyduje się na zaatakowanie swojego przeciwnika właśnie w tej czwartej ekspansji, w tej czwartej bazie, niestety zauważywszy High Templary, musi się wycofać. Cały czas ta ekspansja działa. Dlaczego nie łapie tutaj tego kolejnego naturala? No, mógłby tutaj zdecydować się, zwłaszcza, że jego gold jest już prawie bez minerałów. Transfer dronów także by się tutaj przydał, nie wiem dlaczego tego jeszcze nie zrobił. Tymczasem Gold Liquid Haka także jest już tutaj na wyczerpaniu. Tutaj jest już o wiele mniej tych probówek. Tymczasem kolejny drop, tym razem dużo zerglingów, jedynie kilka roachy. Ale pierwszy świetny sztorm po prostu przywitał go tutaj takim sztormem, że w zasadzie Junui Prime posiada bardzo małą ilość jednostek. Kolejny tutaj blink świetnie sobie poradzi i ten atak to był po prostu fail według mnie. Czy zdecyduje się na zblinkowanie pod Overlordy, żeby zniszczyć jakąś większą ilość? Wygląda na to, że jednak nie. Junui Prime tymczasem stara się ratować swoje roachy, zakopując je jednakże. Chwila, moment, dlaczego tutaj cofnął się Liquid Hack? Zostawił tutaj 3 roachy.
Nie wiem za bardzo. Zapewne dlatego, że jego ekspansja jest w tym momencie atakowana. Jeden bardzo dobry sztorm, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni ogromna ilość rączy. Pozostała tutaj jeszcze snajpuje w tym momencie. Kanony snajpuje tego Stalkera. Czy będzie miał miejsce snajp Nexusa? Mógłby się o to pokusić i w tym momencie Liquid Hack byłby tutaj oczywiście bardzo z tyłu. Ogromna ilość Stalkerów w tym momencie wpada. Nie ma tutaj obserwera. Jednakże, chwila, moment, w tym momencie ten obserwer znalazł się tutaj. Bardzo dobry timing tutaj tego obserwera, podczas gdy kolejne roachy atakują i niszczą kolejne budynki w bazie Liquid Hack. Liquid oczywiście musi poradzić sobie z tym, zanim będzie w stanie wrócić do swojej bazy. Mamy tutaj kilka archonów, mamy tutaj kilka templarów, które w tym momencie tymi sztormami starają się jakoś wyrównać szanse, starają się jakoś zniszczyć kolejne te jednostki, ale spójrzcie, w tym momencie to Junwei Prime przejmuje inicjatywę, niszczy swojego przeciwnika, atakuje w kilku miejscach naraz, jeszcze stara się tu coś tutaj robić. I w tym momencie... Szczerze powiedziawszy, te obrażenia nie były zbyt wielkie, no ale Junwei Prime naprawdę bardzo fajnie swojego przeciwnika przycisnął. Ogromna ilość straconych jednostek, ale jak widzicie, obaj przeciwnicy mniej więcej na równi po 26-27 tysięcy tych minerałów, 27 tysięcy tych minerałów, które zostały tutaj stracone. Także tutaj Junwei Prime zaekspował w kolejnej ekspansji, no i zobaczymy, tutaj jest zablokowany przez tego Overlorda, który zostanie zniszczony. Liquid Hack jeszcze przez chwilę musi tutaj poczekać, aż ten dywanik zostanie zrolowany niczym asfalt w Polsce po 10 wieczorem, ale chwilę, moment, ponieważ kolejny atak ma miejsce. Junwei Prime, jeden ten Overlord ma jedynie 14 życia, dwa archony zostały zniszczone bardzo, bardzo szybko i naprawdę bardzo bardzo tutaj ciśnie Junwei Prime Natural Main swojego przeciwnika, przepraszam bardzo, stara się tutaj zniszczyć Cybernetic Core. Nie wiem za bardzo, dlaczego nie atakuje tutaj kolejnych pylonów, ponieważ one są bardzo ważne, je powinien atakować tutaj, żeby zniszczyć, żeby zapobiec budowaniu kolejnych jednostek. Jedynie jeden warp gate został wyłączony, kolejne jednostki są tutaj niszczone, więc naprawdę bardzo fajnie tutaj to wygląda dla Junwei'ego, podczas gdy atakuje tutaj naturalnie swojego przeciwnika. Myślał, że Liquid Hack pójdzie tutaj ratować swój main, niestety nie został tutaj podpuszczony, nie dał się złapać tutaj Hack. Tymczasem problem polega na tym, że nie dawszy się złapać, traci tutaj kolejne budynki w swoim naturalu, ale chwila, moment, ponieważ chyba za chwilę Junwei Prime straci jedną ze swoich ekspansji. Dlaczego nie ma tutaj jeszcze charge'a? Nie mam zielonego pojęcia, podczas gdy tutaj ma miejsce atak na dwa fronty. Między młotem a kowadłem znajduje się Hack, musi zniszczyć swojego przeciwnika, musi zniszczyć tą haczerkę, musi rzucić tutaj perfekcyjne sztormy. Te sztormy tak naprawdę nie były zbyt złe, nie były one aż tak bardzo złe, ale spójrzcie, co dzieje się tu w ogóle w bazie. Kolejne warp gate'y zostały zniszczone, stara się teraz bronić tutaj tymi zelotami i oczywiście zajęty tutaj Junwei Prime w ogóle nie mikruje swoich roachy i zeloty bardzo fajnie sobie z nimi poradzą. Wycofuje się Liquid Hack po zadaniu ogromnych strat. Obaj przeciwnicy będą tutaj chyba starać się lizać rany. Tymczasem Hack, według mnie, szczerze powiedziawszy, nie jest w zbyt dobrej pozycji. Nie wiem za bardzo, co te High Templary robią na tym high groundzie. Nie będą w stanie zejść, nie mają one blinka. I spójrzcie, jak wygląda baza Hacka. To jest po prostu niesamowite. Oczywiście tutaj technoparty na warp gate'ach, jeśli zauważycie tutaj, oczywiście są one zelektryzowane wiadomością, że zostały uratowane. No i Hack po pierwsze musi bronić, na pewno musi bronić tych dwóch ekspansji. Ta druga zresztą dopiero teraz została położona. I zastanawiam się, czy tutaj, czy Junwei Prime w ogóle nie będzie decydował się na złapanie. Dokładnie tak! O mój Boże, Junwei Prime czyta mi w myślach zupełnie jak Nesty w poprzedniej grze. Tymczasem dropuje swojego przeciwnika. Hack, czy będzie miał miejsce tutaj? Od razu jest zmuszony tutaj, żeby nie stracić swoich High Templarów, zmuszony jest zmienić się w archony. Dosyć duży błąd w tym momencie, dosyć duży błąd. I kolejny drop w tym momencie. W tym momencie na mainie znajduje się Liquid Hack, po prostu straci całego swojego maina. Cóż za zła sytuacja dla Liquid Hacka, podczas gdy jego przeciwnik posiada już kolejne bazy, także łapie za wyspówkę. To Liquid Hack traci bardzo ważne budynki w swojej bazie, bardzo, bardzo ważne budynki. Jeszcze będzie tutaj starał się bronić blinkiem, ale naprawdę, naprawdę wygląda to dosyć nieciekawie. 190 kontra 128. Nie wiem, czy Liquid Hack będzie w stanie w ogóle wygrać jeszcze tą grę. To może być GG za chwilę. Może tutaj zdecydować się po prostu na zakończenie tej gry, ponieważ posiada naprawdę, naprawdę, naprawdę tych jednostek bardzo mało i straci tutaj jeszcze do tego. Spójrzcie, jak ogromną ilość tych Templarów tutaj straci, ponieważ nie mają one jak się uratować. Cały czas tutaj te trzy roachy jeszcze zostały. Ojejku. Naprawdę Hack, spójrzcie, jak ogromna ilość jednostek. To jest po prostu niesamowite. Kontra kilka Stalkerów.
I to w zasadzie wszystko. Jeśli chodzi. O nie, przepraszam bardzo, myślałem, że to próby, a to kolejne stalkery. Może te próby zostały upgrade'owane, po prostu dodali im kilka działek lub coś w tym stylu. Kolejny drop, kolejny atak, naprawdę to jest to, co Nesty robi bardzo dobrze. Znowu tutaj atakuje, spójrzcie, te trzy roach atakują, niszczą kolejny pylon, to jest właśnie dokładnie to, co powinien robić tutaj Jun Wiprain, ale traci w tym momencie tego dropa. No to było dosyć nieudane, także tutaj te trzy roachy zostaną zniszczone. Czy będzie miał miejsce Barrow, czy zakopie? Nie zakopie jednak. Jednak nie zakopie tutaj tego roacha. Gdzie jest tutaj ten... O, jest tutaj znajduje się ten Nidus oczywiście. Chodzi tutaj o transfer dronów, kolejne Immortale, kolejne Templary są produkowane. Kontra w zasadzie cały czas roacze. Troszeczkę zerglingów tutaj było, no nie widzę tutaj, dosyć monotematycznie, dopiero Hive jest produkowany, dopiero teraz. Czy znowu będzie Doom dropował? Dokładnie tak, kolejne oczywiście tutaj Warp Gate'y zostały wyprodukowane, no i nie tutaj bezpośrednio na budynki, a dopiero wyładowawszy to wszystko będzie decydował się na zaatakowanie. Czy będzie tutaj snajpował tego Nexusa? To może być ogromne, jeśli ten Nexus zostanie zniszczony, to może być bardzo zła sytuacja w tym momencie dla Liquid Haka. Jun Wiprain powinien atakować Nexus, mógłby on już zostać zniszczony, ale nie słucha się i w tym momencie traci wszystkie swoje roachy, oczywiście zadawszy całkiem interesujące obrażenia linii minerałów. Według mnie dosyć duży problem, ale znowu ma miejsce drop, cały czas te dropy, cały czas kolejny atak, cały czas tutaj swojego przeciwnika męczy, cały czas go harasuje i naprawdę Jun Wiprain jest tutaj w zasadzie na całej mapie, oczywiście ma tutaj małego supply bloka, co w ogóle nie powinno się zdarzyć, nie wiem dlaczego w ogóle tutaj coś takiego ma miejsce. Adrenal Glands są wyprodukowane. Gdzie jest jeszcze coś, co może tutaj mieć miejsce? To jest po prostu niesamowita Ninja Expa. To jest po prostu król Ninja Exp. Spójrzcie, w ogóle nie wiesz, że to w ogóle tutaj znajduje się. Jun Wiprain wykopuje swoje jednostki, atakuje jednego Stalkera i zakopuje je, to jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście teraz tych Stalkerów jest troszeczkę tutaj za dużo, żeby coś takiego robić. Tak naprawdę Hack wychodzi tutaj do przodu, 171 kontra 187. Naprawdę bardzo fajnie. Gdzie jest Observer? Nie mam za bardzo zielonego pojęcia. Oczywiście Jun Wiprain straci 5 roczy, to jest zawsze 5 roczy do tyłu. Trzeba o tym pamiętać, że to jest zawsze ten jeden dron, zawsze ten jeden Overlord do tyłu. I to jest bardzo, bardzo ważne. Więc tak naprawdę według mnie powinien tutaj... O, w tym momencie ten Overlord wpada, niszczy kolejne roachyki, które starają się jeszcze tutaj odlecieć. Niestety nie jest w stanie przekopać się pod wodą. No i spójrzmy na jak wygląda sytuacja. Hack na dwóch bazach, z których jedna w zasadzie nie zbiera prawie żadnych minerałów. Jun Wiprain bardzo fajnie tutaj zablokowany tymi wszystkimi jednostkami. Bardzo ma ilość dronów, szczerze powiedziawszy. Tutaj także kolejne ekspansje, no ta już posiada bardzo małą ilość minerałów, ta w zasadzie w ogóle, no troszeczkę jeszcze ich tutaj jest i kolejna ekspansja także jest zbudowana, więc w zasadzie 2,5 ekspansje kontra 1,8 ekspansji. Tak wygląda tutaj ta gra. Gejzery są już szare, więc nic z nich nie można wydobyć. No i chwilą troszeczkę tutaj możemy odsapnąć, ponieważ no i w momencie, w którym to mówię, Liquid Hack będzie posuwał się w stronę swojego przeciwnika. Bardzo mała armia, gdzie jest reszta jednostek Jun Wiprain? Nie powinien atakować tak bardzo małą ilością jednostek, szczerze powiedziawszy. Liquid Hack też tutaj nie za bardzo pokazał się z dobrej strony. Chyba będzie decydował się na złapanie swojego przeciwnika w dwa ognie, ale Liquid Hack nie jest w ciemię bity. On nie będzie tutaj, nie da się złapać w coś takiego. Oczywiście znajduje się w pozycji, w której Protoss może bardzo fajnie forcefieldować. Oczywiście Hack nie posiada żadnych forcefieldów, więc to jest dosyć mały problem tutaj z jego strony. Ma miejsce kolejny malusieńki drop, podczas gdy niszczy tutaj tą dużą grupę jednostek. I szczerze powiedziawszy, Jun Wiprain, nie wiem dlaczego wszystko to jest tak w takich małych grupach, to jest niszczone bardzo szybko. Jun Wiprain powinien troszeczkę wszystko tutaj złożyć do kupy. Oczywiście on jest znowu wymaksowany, ale według mnie to jest naprawdę duży problem, ponieważ Liquid Hack zyskał taki dosyć duży moment obrotowy. Świetne sztormy, jest zmuszony mikrować w trzech miejscach naraz, naprawdę bardzo świetnie sztormuje tutaj w tym momencie Liquid Hack. On zdobywa naprawdę bardzo fajną przewagę pomimo ogromnej strat. Zobaczymy, czy będzie w stanie utrzymać ten atak, podczas gdy tutaj Immortal 10 zabitych stara się tutaj, w tym momencie ma miejsce atak na tą ekspansję, ma miejsce atak także na ekspansję wyspową. Niesamowicie w dwóch miejscach naraz atakuje swojego przeciwnika.
Ta ekspansja jest atakowana przez jednego Archona. Ten jeden Archon odwali tutaj kawał dobrej roboty, podczas gdy Junior Prime jest blokowany w swoim goldzie, żeby nie być w stanie uratować tej ekspansji. Także ta kolejna ekspansja jest tutaj atakowana. Junior Prime traci jedną ekspę, która wybierała minerały. Druga ekspansja jest tutaj także atakowana. Spójrzcie, 32 zabitych posiada ten Archon. Niesamowite obrażenia. Junior Prime w bardzo złej sytuacji. Traci kolejne haczerki. To był naprawdę niesamowity atak. Można powiedzieć, niesamowity atak ostatniej szansy. Liquid Hack, 42 zabitych na tym Archonie. W tym momencie zniszczy tą ekspansję. Ta ekspansja także została zniszczona. Liquid... Junior Prime. GG. Niesamowicie. Tutaj zaatakował Liquid Hack. To był po prostu niesamowicie silny push. Drobne błędy Junuiego spowodowały, że po prostu w momencie, w którym ta kula śniegowa zaczęła się toczyć, to już nic nie mogło jej zatrzymać. No to było po prostu niesamowite. Hack pokazał tutaj klasę, pokazał siłę Protossa, nawet, uwaga, bez imba Kolosusów, jeśli nie zdążyliście zauważyć, i bez imba Voidrayów. Więc naprawdę świetne wykorzystanie tutaj sztormów, immortali, bardzo szybkie switche tutaj w tej immortale, kilka krytycznych właśnie tych jednostek. I mam nadzieję, że te dwa replaye dotyczące Liquid Hacka podobały wam się, no były naprawdę niesamowite, troszeczkę przydługawe, no ale mam nadzieję, że im dłuższe gry dla was, tym lepiej. I w zasadzie to wszystko, dzięki bardzo wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnej rozgrywce.